Człowiek. Najlepszy królik doświadczalny. Rocznie w krajach rozwiniętych wydaje się na leki prawie 150 miliardów euro. Krociowe zyski zapewniają firmom farmaceutycznym silną pozycję. Najnowsze leki najpierw sprawdza się na zwierzętach, potem na tysiącach ochotników. Testy trwają wiele lat, a do obrotu zostaje dopuszczony tylko lek uznany za pewny i skuteczny. Ponieważ w ostatniej dekadzie mieszkańcy Zachodu coraz mniej chętnie zgadzają się na udział w eksperymentach, laboratoria przeniosły 1/3 badań klinicznych do krajów rozwijających się. Czy w Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej przestrzega się norm etycznych i warunków obowiązujących w państwach Zachodu? Jaką wiarygodność mają tak przeprowadzone testy? Liderem pod tym względem są Indie, gdzie wartość rynku szacuje się na 1,5 miliarda euro rocznie. Kiedy w grę wchodzą tak olbrzymie pieniądze, troska o osoby, na których testuje się leki, schodzi na drugi plan. Byłem w pracy, kiedy szef podał mi telefon. Wziąłem słuchawkę, po drugiej stronie odezwał się jakiś człowiek. Pański syn się otruł. Jak to? Nie rozumiałem. Wyszedł z domu w niedzielę o 4:00. Dlaczego nie dotarł do pracy? Wtedy poznałem okropną prawdę. Surender, syn Kolaganiego, miał 25 lat. Zmarł w trakcie badań klinicznych. Synowie podpisali formularz i inspektor wydał nam ciało. Jeden z synów wziął dwie kopie dokumentu i schował do kieszeni. Kiedy przyjechaliśmy z ciałem do Warangal, przyjaciele Surendera przeczytali nam, co było napisane na formularzu. Dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, co jest przyczyną śmierci. Zaszkodziły mu leki, które tam otrzymał. To oczywiste, za jego śmierć odpowiada laboratorium. Po co dawali mu te leki? Oszukali niewinnego chłopaka. Dranie. Rodzina i miejscowi działacze udali się do Hajdarabadu, gdzie mieści się siedziba laboratorium GVK Biosciences. Podjęliśmy duże ryzyko. Ciało Surendera zawieźliśmy do Hajdarabadu i zorganizowaliśmy protest przed budynkiem firmy. Złożyliśmy skargę, ale jak się okazało, właścicielem laboratorium jest krewny ministra. Dlatego mogli wezwać policję i wygonić nas sprzed budynku. Sprawiedliwości nie stało się zadość. Rodzina nie otrzymała rekompensaty. Ojciec Surendera ima się każdej pracy, ale rodziny nie stać na jedzenie. Polegali na Surenderze, teraz zostali z pustymi rękami. Firma coś zrobiła? Nic. Powołując się na tajemnicę handlową, laboratorium GVK odmówiło ujawnienia, dla jakiej firmy farmaceutycznej prowadzi badania.
Odcięło się też od tragedii, oświadczając, że Surrender równocześnie uczestniczył w innych testach. Wyobraźcie sobie naszą rozpacz. Straciliśmy 25-letniego syna. Jem raz dziennie, nie mogę spać. Gdyby Surrender żył, mogłabym na niego liczyć. Co mi teraz pozostało? Nic. Dwóch młodszych jeszcze jakoś poślemy do szkoły, ale najmłodszego już nie. Nie będzie nas stać. కోటి ఆశలతోటి ఓ కొడుక నిన్న నీ పల్లెటూరి నుండి పట్నాని కంపితే పల్లెటూరి నుండి పట్నాని కంపితే జంతుల్ని సంపితే నేరము ఈనాడు శిక్షలు వేస్తుండ్రు జైలు కంపిస్తుండ్రు శిక్షలు వేస్తుండ్రు జైలు కంపిస్తుండ్రు మా బిడ్డ ప్రాణాలు హంతకన్నీనమా మా బిడ్డ ప్రాణాలు హంతకన్నీనమా బొందితో నుండంగా బొందలో పెడుతుండ్రు బొందితో నుండంగా బొందలో పెడుతుండ్రు మందుల్ని మాకుల్ని కనిపెట్టి కాసుల్ని మందుల్ని మాకుల్ని కనిపెట్టి కాసుల్ని కోట్లల్లో ఆర్జించే వ్యాపారులు ఈనాడు కోట్లల్లో ఆర్జించే వ్యాపారులు ఈనాడు W Bombaju pracuje Amar Jezal, międzynarodowy ekspert od etyki lekarskiej, członek komitetów czuwających nad tym, by respektowano prawa ochotników. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Indiach powstało mnóstwo zakładów farmaceutycznych. Obecnie ich obroty wynoszą miliardy rupii. To olbrzymi rynek. Naturalnie przedstawiciele tego sektora mają swoich ludzi w rządzie, a zatem i wpływ na bieżącą politykę. To pewne, absolutnie pewne, że osoby odpowiedzialne za tworzenie regulacji prawnych dotyczących firm farmaceutycznych są pionkami w rękach tych ludzi. Nie są niezależne. Nie robią nic, by rzeczywiście uregulować sytuację na rynku. Przemysł farmaceutyczny nie ujawnia, jak wyglądają badania kliniczne. Nawet firmy specjalizujące się w produkcji leków generycznych nie mogą prowadzić niezależnych testów. Nasze przepisy przyznają obywatelom prawo do informacji, a ja staram się je wyegzekwować od rządu. Szukam informacji o tym, jak naprawdę wygląda w Indiach testowanie leków. Choć istnieje oficjalny rejestr laboratoriów, opinia publiczna nie wie, jakie badania są wykonywane, ani kto je przeprowadza. Z moich informacji wynika, że obecnie w Indiach działa 800-900 laboratoriów, choć w rejestrze figuruje zaledwie 150. To znaczy, że 650 uprawia samowolkę. Przenosimy się do Ahmadabadu na północnym zachodzie Indii. Miasto utrzymywało się kiedyś z przemysłu tekstylnego. Dziś jest centrum przemysłu farmaceutycznego. Firmy zakładając filie prowadzą tu badania nad lekami, z których kiedyś będą czerpać olbrzymie zyski. Czy jednak respektują podstawowe prawa pacjentów, zgadzających się na udział w eksperymentach? W jaki sposób ich rekrutują? Na jakich zasadach działają? Co ryzykują ochotnicy i pierwsi pacjenci leczeni preparatami dopuszczonymi do obiegu? Ochotników najczęściej rekrutuje się w szpitalach. To główny budynek szpitala, oddział internistyczny.
Tam mieści się nasza nowoczesna pracownia tomograficzna. To tutaj. To nasz tomograf. Monitor znajduje się tutaj. Standard opieki oraz liczbę pacjentów można porównać do standardów obowiązujących na Zachodzie. Za to koszty utrzymania są minimalne. To nasze urządzenie do sterylizacji. Tutaj są odkażane wszystkie narzędzia medyczne. W gabinetach i na korytarzach szpitala można spotkać licznych przedstawicieli laboratoriów farmaceutycznych. Co oferują szpitalom w zamian za możliwość rekrutacji? Administrator szpitala wydaje się skrępowany. Nie trzeba filmować. Co pan robi? Przepisuję leki pacjentom. Mamy wielu ubogich, chorych. Firmy farmaceutyczne dają im leki za darmo. Gabinet mam obok, ale śpieszę się, więc robię to tutaj. Firmy farmaceutyczne udostępniają te leki za darmo. Wszystko zgodnie z normami obowiązującymi na Zachodzie. Grupa ochotników jest wybierana na takiej samej zasadzie jak tam. W szpitalu działa specjalna komisja etyki lekarskiej. Musimy otrzymać jej zgodę. Lekarze i pacjenci cieszą się, że mogą wypróbowywać nowe leki. Oczywiście, to nie stanowi problemu. Pacjent musi wyrazić zgodę na eksperymentalne leczenie. Otrzymuje szczegółowe informacje i sam podejmuje decyzję. Właściwa infrastruktura medyczna stanowi niezbędny warunek rozwoju badań klinicznych. Dr Chandra Gulhati, dawny przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia, dziś wydaje w Indiach publikacje farmaceutyczne. Firmy farmaceutyczne nie wybierają Maroka, Somalii ani Etiopii, ponieważ sami ochotnicy to za mało. Oprócz tego są potrzebne szpitale, laboratoria, badacze. Po co inwestować, jeśli kraj nie ma właściwej infrastruktury? Dlatego Indie i państwa oferujące podobny standard usług znajdują się na szczycie listy. Ważnym elementem systemu badań klinicznych są lekarze, którzy pracę w szpitalu łączą z funkcją szefów laboratoriów, nadzorując je z ramienia firm farmaceutycznych. Należy do nich dr Jai Karnani ze szpitala w Ahmadabadzie. Wyniki są prawidłowe, niczego nie trzeba zmieniać. Wszystko w normie. Dzięki etatowi w szpitalu dr Karnani ma dostęp do tysięcy pacjentów. Niewyczerpanego źródła kandydatów do testowania leków. Pracujemy w klinikach i dużych szpitalach. Dlatego firmy poszukujące osób do badań klinicznych muszą się kontaktować z nami. Nasi pacjenci z kolei bardzo chętnie godzą się na udział w testach. Dlatego w Indiach, zwłaszcza w Gujaracie i jego stolicy Ahmadabadzie, powstaje coraz więcej ośrodków. Dr Karnani i inni nadzorcy są zatrudniani przez CRO, kontraktowe organizacje badawcze. Te prywatne spółki prowadzą badania kliniczne z ramienia dużych grup farmaceutycznych, których nazwa nigdy nie jest ujawniana.
Jedną z największych CRO działających w Ahmadabadzie jest Synchron. Firma o międzynarodowych ambicjach. To nasz francuski zespół w Poitiers. Na zdjęciu jestem ja, moja żona i nasi współpracownicy, przedstawiciele różnych narodowości i kultur. Jestem dumny, że prowadzę badania kliniczne. Przyczyniam się do powstawania nowoczesnych leków na śmiertelne choroby. Czuję, że w ten sposób wnoszę swój skromny wkład w ratowanie ludzkości, uwalnianie od strasznych chorób. To sprawia mi olbrzymią satysfakcję. Prowadzę własną firmę, a równocześnie wyświadczam przysługę ludzkości. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że znikają wszystkie leki. Co wtedy stałoby się z ludźmi? To niewyobrażalne. Staramy się zrozumieć, na jakich zasadach funkcjonują w Indiach kontraktowe organizacje badawcze CRO, ale nie wiemy, kto właściwie za nimi stoi, skąd biorą fundusze na badania, na czym polegają związki tych laboratoriów z koncernami farmaceutycznymi. Wciąż mamy zbyt mało informacji. Nie powstał rejestr tych firm. Wszystkiego dowiadujemy się z internetu albo od znajomych. Tak, w tym momencie CRO to dla nas prawdziwa zagadka. Nawet jeśli zasady, na jakich działają CRO, nie są do końca jasne, niektóre firmy, na przykład Synchron, nie unikają kontaktów z dziennikarzami. Jego właściciel jest niezwykle wpływowym biznesmenem. A także posiadaczem Rolls-Royce'a Phantoma, którym w Indiach mogą się pochwalić nieliczni. Imrada Van Modi to największe nazwisko w indyjskim przemyśle farmaceutycznym. Zaczynał w 1952 roku w zwyczajnej kuchni, a wybudował imperium. To dzięki niemu wprowadzono przepisy umożliwiające produkcję leków generycznych, które Indie dziś eksportują na olbrzymią skalę. Badania kliniczne prowadzimy na zamówienie najważniejszych światowych rynków: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Gujarat słynie z przedsiębiorczości. Mieszkańcy tego stanu robienie interesów mają we krwi. Nasi pracownicy są bardzo spokojni. U nas nie ma protestów ani przemocy. W innych regionach kraju stale wybuchają konflikty. U nas pracownicy nigdy agresywnie nie walczą o przywileje. Kontraktowe organizacje badawcze pojawiły się w Indiach stosunkowo niedawno, jakieś 10 lat temu. Nasza przewaga to łatwo dostępny materiał badawczy. To wasze świnki morskie? Gwiżdżą. To dlatego, że nas nie znają.
Gdyby szukano pacjentów z gruźlicą, chorobami serca, żołądka czy z problemami psychicznymi, w krajach zachodnich z trudem zebrano by kilkuset. W Indiach są ich tysiące. To świetlica dla ochotników. Ponieważ zwykle spędzają tu 24 albo 36 godzin, trzeba dbać, by się nie nudzili. Równocześnie nie powinni się forsować, więc organizujemy im zajęcia niewymagające wysiłku fizycznego. Mogą siedzieć, oglądać telewizję. Pomieszczenie pełni też funkcję stołówki. Wydajemy tu posiłki. Tam zaś znajduje się sama klinika. Posiłki są przygotowywane w niemal sterylnych warunkach, a wydawane tutaj. Jedzenie przyrządzamy w drugim pomieszczeniu. Dbamy o higienę. Okienko otwiera się od tamtej strony. W klinice mamy miejsca dla 92 pacjentów. Jeśli w eksperymencie uczestniczą kobiety i mężczyźni, możemy podzielić salę i prowadzić badania symultanicznie. Od 10-12 lat liczba CRO w Indiach stale rośnie, ponieważ nie brak tu ochotników, pacjentów gotowych wziąć udział w badaniach klinicznych. Oszczędności i wiarygodność naukowa naszych badań sprawiają, że coraz więcej firm chce prowadzić tu testy. Moim zdaniem CRO to niebezpieczne instytucje, skorumpowane do cna. Składa się na to kilka przyczyn. Na przykład, kiedy firma chce prowadzić badania kliniczne, musi zgromadzić zespół lekarzy. Dwóch, czterech, czasem pięciu. Jak postępują kontrolne organizacje badawcze? Nawiązują współpracę z dużą grupą lekarzy najróżniejszych specjalności. Kiedy zgłasza się do nich klient zainteresowany określonymi fachowcami, proponują im prowadzenie badań. Dlatego na ogół istnieje wieloletnia współpraca między CRO a lekarzami i tu moim zdaniem kryje się niebezpieczeństwo. Kiedy testy zlecone przez klientów, wielkie koncerny farmaceutyczne wchodzą w kluczową, trzecią fazę, która decyduje, czy lek zostanie dopuszczony do obiegu, CRO muszą mieć dostęp do szpitali. To nasza sala pooperacyjna, oddział intensywnej opieki pediatrycznej. Szpital pobiera od laboratoriów opłaty, a pacjenci też zyskują. Przez pewien czas otrzymują darmowe leki i leczenie. Innymi słowy, same korzyści. Lekarze prowadzący badania mogą pracować na naszym sprzęcie, komputerach. Oddajemy im do dyspozycji część personelu. Tak to funkcjonuje. CRO nie ujawniają, na czyje zlecenie prowadzą badania, ani kim są ich uczestnicy. Podkreślają, że to sprawa między nami a laboratorium. Nie możemy ujawniać szczegółów badań, bo jeśli informacja dotrze do konkurencji, będą kłopoty. Nie wolno nam o tym rozmawiać z osobami prywatnymi ani z firmami. W kontrakcie zawsze znajduje się klauzula poufności.
Wyjątki zdarzają się niezwykle rzadko. Najczęściej testy są prowadzone na najuboższej, niepiśmiennej części społeczeństwa. Nikt się do tego nie przyznaje. Sponsorzy, lekarze, szpitale, rząd. Ale taka jest rzeczywistość. Stąd bierze się ta aura tajemniczości. Nie chcą, żebyśmy kontaktowali się z uczestnikami badań klinicznych. Nie sposób skontaktować się z uczestnikami badań prowadzonych w szpitalach. Jest za to grupa zdrowych ochotników, wybieranych do pierwszej fazy testów. Z nimi można rozmawiać. Ich historię opowiada pracownik socjalny Parsottan Parmar, który od lat broni praw mieszkańców slumsów. Największe problemy to alkohol, hazard i bójki o byle co. Praca z tymi ludźmi nie jest łatwa. Od lat pracuję w slumsach. Kobiety mówią, że zgłaszają się na testy. Nie znają pojęcia badania kliniczne. To poważny problem społeczny, ale nikt nie próbuje go rozwiązać. Zwłaszcza, że to bardzo drażliwa kwestia związana z poszanowaniem godności człowieka. Tu mieszka pacjentka uczestnicząca w badaniach klinicznych. Jest mama? Nie przyszłaś na spotkanie? Rozmawialiśmy z twoją córką. Wiesz, że te badania ci szkodzą? Brakuje pracy, więc człowiek zgadza się na wszystko. Nie masz wyjścia. Ile płacą? 100, 145 euro. Ile razy musisz się pokazać? 2. Kiedy uczestniczyłaś w badaniu? Właśnie kończę. Dziś ostatni dzień. Dla jakiej firmy? Darabarial. Tylko nie zabraniajcie im tego. Nie zabraniamy. Chcemy tylko, żeby prowadzili bardziej przejrzystą działalność i więcej wam płacili. Spójrzcie na nich. Pracują przy tych workach całymi dniami. Robią to od rana do wieczora. Ile wam za to płacą? 7 centów. Za 100 worków. Wybrali mnie, bo stwierdzili, że mam problemy oddechowe. Zgodziłem się, żeby dostać leki. Wbili mi strzykawkę w ramię i pobrali krew. 5, może 6 ml. Potem przykleili plaster, zebrali do szpitala, zrobili prześwietlenie i dokładnie mnie przebadali. Spytałem lekarza, pobraliście nam krew, dacie mi wyniki? Odmówili. Kiedy zapytałem, jaką mam grupę krwi, też nie odpowiedzieli. Nawet takiej informacji nie chcieli udzielić.
Pewnego dnia zdobyłam się na odwagę i poszłam tam. Zmierzyli mnie, zważyli, pobrali krew, zrobili badanie moczu i USG. Dali mi równowartość 1,5 euro jako zwrot kosztów podróży. Później zadzwonili, że pomyślnie przeszłam badania. Wzięli mnie na testy, zapłacili 110 euro. Nie mamy pracy, nie pozostaje nam nic innego. Musimy zgadzać się na badania. Wiele kobiet z dzielnicy tak robi. Zgłasza się coraz więcej ochotników do badania, firmy wciągają ich jak gąbka. Przecież właściciele nie wezmą tych pieniędzy do grobu. Dlaczego nie zdobędą się na większą hojność? Czemu z nich takie kutwy? Strasznie kaszlesz. Wiem. Dzięki uczestnictwu w badaniach chorzy otrzymują opiekę medyczną i leki, do których inaczej nie mieliby dostępu. W Indiach leczenie jest tańsze niż na Zachodzie, ale i tak nie na kieszeń najuboższej ludności. To nasza lokalna apteka. Tutaj zaopatrujemy się w leki. We wszystkie? Tak, mają duży wybór. Daj mi opakowanie 5-miligramowej dawki. Ochotników zwykle szuka się wśród osób, które już się leczą, ale po ubogich dzielnicach krążą też akwizytorzy. Zwykle ludzie nie zgłaszają się z własnej inicjatywy. Wyszukują ich akwizytorzy, którzy nachodzą ich nawet nocą. Każdemu obiecują co innego, w zależności od stanu zdrowia kandydata. Kuszą olbrzymimi zarobkami bez żadnego ryzyka, z ubezpieczeniem w wysokości 12 tysięcy euro. Tutejszym mieszkańcom brakuje pieniędzy, więc liczą, że tak rozwiążą swoje problemy i wpadają w pułapkę. Często są wywożeni nocą do laboratoriów Baroda czy Limbda w Ahmadabadzie. Sąsiedzi nawet nie wiedzą, co się z nimi stało. Wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Dla tych ludzi to szybkie i łatwe pieniądze. W Indiach znalezienie ochotników nie stanowi problemu. Jest ich mnóstwo. Nietrudno też nawiązać z nimi kontakt. Wprowadziliśmy ich numery telefonów do bazy danych, a ponieważ dziś w Indiach niemal każdy ma komórkę, nie musimy zdawać się na pośredników. Mimo zapewnień doktora Ratmana, w slumsach prężnie działają siatki pośredników. Pośrednicy niechętnie rozmawiają z dziennikarzami. Jeden się zgodził pod warunkiem, że będzie mógł zasłonić twarz. Dzwonią do mnie przedstawiciele laboratoriów. Mówią, że za parę dni albo za tydzień będą potrzebowali pewnej liczby osób w określonym wieku, o określonej wadze. Dostaję po 7 euro od osoby. Stawki są dobre, sami je dyktujemy. Ale stawiają jeden warunek. Dyskrecja. Przyznam szczerze,
to, co robimy, jest niezgodne z prawem. Udział w badaniach klinicznych wiąże się z poważnym ryzykiem. Gdyby w przyszłości u uczestników pojawiły się jakieś skutki uboczne, a policja i rząd wszczęłyby dochodzenie, cała odpowiedzialność spadłaby na nas. To poważna sprawa, bo u uczestników badań klinicznych nierzadko występują skutki uboczne. Parsottam Parmar zna sporo takich osób. To chyba tam. Spotkamy się z kobietą, na której testowano nowe leki. Zgadza się? Uczestniczyła pani w badaniach? Tak, zgłosiłam się. Dostałam za to równowartość 95 euro. To był pierwszy raz? Poszłam raz. Drugi już nie. Dzwonili do pani? Nie. A mąż zabronił mi zgłaszać się ponownie. Dlaczego? Zdrowie mi nie dopisuje. Bolą mnie ręce i nogi. Szybko się męczę, nie mogę dźwigać ciężarów. Pani stan się pogorszył? Tak, wyraźnie. To mój mąż. Bardzo przyzwoity gość. Ona jest dla mnie jak szwagierka, a on jak szwagier. Uczestniczył pan w badaniach klinicznych? Nie, nigdy. Wszelkie interwencje medyczne szkodzą. Pobieranie krwi, testowanie leków niszczą organizm. Jestem temu przeciwny. To dlaczego zgodził się pan, by żona to robiła? O niczym nie wiedziała. Coś ją bolało, więc zgłosiła się do lekarza. Została skierowana do kliniki, gdzie zatrzymali ją na 4-dniowe badania. Właśnie tak postępują z pacjentami. Tak znajdują ochotników. Lekarz Lili, dr Ravindra Moria, przyjmuje w gabinecie na obrzeżach dzielnicy. Nie wiemy, jakie leki są podawane ochotnikom w czasie badań klinicznych, dlatego trudno dobrać kurację. U tej pacjentki pojawiła się opuchlizna i spadł poziom hemoglobiny. Zaleciłem jej więc multiwitaminę, ale nic więcej nie mogłem jej przepisać. Była tak osłabiona, że z trudem oddychała. Mówię o tej pani, jest moją pacjentką. Nie mogę leczyć chorych, jeśli nie wiem, jakie preparaty im podawano w laboratoriach. Pacjenci ani ich lekarze nie znają szczegółów badań. Nie mają pojęcia, jakie preparaty podano ochotnikom. Zwłaszcza, że czasem przyjmują po kilka leków. Ludzie, którzy właśnie stracili pracę, a muszą wyżywić rodzinę, są nieraz tak zdesperowani, że zgadzają się na udział w wielu badaniach. Mówią o swoich doświadczeniach, ale nie chcą, by podawać ich imiona. Mój bliski znajomy popełnił samobójstwo. Pracował przy obróbce diamentów. Stracił pracę i został bez środków do życia. Ja wziąłem udział w badaniach i jakoś sobie poradziłem.
Pomiędzy badaniami klinicznymi powinno się robić co najmniej 3-miesięczną przerwę. Inaczej rośnie ryzyko powikłań, a wyniki testów mogą być zafałszowane. Cztery lata temu Synchron zorientował się, że co najmniej 5% ochotników uczestniczy w kilku badaniach klinicznych naraz. To bardzo niebezpieczne. Dlatego stworzyliśmy system, który pozwala uniknąć takich sytuacji. Zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, by śledziła, kto w ostatnim okresie zgłaszał się do badań klinicznych i niejako obejmowała te osoby kwarantanną. To niezawodny system. Znamy uczestników badań prowadzonych we wszystkich laboratoriach Ahmedabadu. Wziąłem udział w 6 badaniach. Po pierwszym miałem 6-tygodniową przerwę. W ubiegłym miesiącu nie testowałem żadnych leków. Łącznie w ciągu 8 miesięcy zaliczyłem 6 badań z przerwami od 2 tygodni do miesiąca. Kto prowadził badania? Cadila, Synchron, Lambda, BA, AcuTest. Nie znamy nazw preparatów. W tym momencie nie odczuwamy żadnych skutków ubocznych, ale z wiekiem na pewno się pojawią. Ja brałem udział w 4 próbach klinicznych i już mam kłopoty zdrowotne. Bolą mnie nogi, kolana. Jestem osłabiony. Nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. A przecież skutki mogą być bardzo poważne. Przede wszystkim dlatego, że uczestniczą w wielu programach, więc w organizmie krążą różne substancje chemiczne, często wchodząc ze sobą w reakcje, powodując dolegliwości. Ochotnicy nie wiedzą, jak bardzo sobie szkodzą. Uczestniczyłam w 2 badaniach klinicznych w ciągu miesiąca, co jest zabronione. Jeszcze w czasie badań dla Lambdy przyjęło mnie BA. Zaczęłam brać ich preparaty, a potem przeszłam 2. część eksperymentu w Lambdzie. Teoretycznie musimy odczekać 3 miesiące, zanim zgłosimy się na następne badania kliniczne. Ale ludzie potrafią obejść ten zakaz. W jednej firmie podpisuje się normalnie, w drugiej odciskiem palca. Trzeba tylko uważać, by się nie pomylić. Racja. To jedyny sposób, inaczej człowiek na kilka miesięcy zostaje bez pieniędzy. Płacą nam gotówką ostatniego dnia. Dostajemy zapieczętowaną torebkę, na której jest podany nasz numer i kwota. To wszystko. Jeśli uczestniczy się w kilku programach naraz, mogą się pojawiać biegunki, wymioty, swędzenie skóry, wypadanie włosów, szczypanie oczu, bóle głowy. To najczęstsze skutki uboczne. Nie pytam, czy uczestniczyli już w innych badaniach klinicznych. Uważam, że to nie byłoby w porządku. Pańscy koledzy myślą podobnie? Tak. Nie wypytujemy pacjentów o udział w testach klinicznych. Lekarzom w Indiach nie podoba się sposób, w jaki działają laboratoria, ale solidarność zawodowa bierze górę i zwykle milczą. Jednak nie zawsze. Ruparel Paresh jest ortopedą. Pracuje w kilku szpitalach Ahmedabadu.
Zgłaszało się do mnie sporo laboratoriów, proponując duże sumy w zamian za nadzorowanie ich badań. Nie zamierzam jednak się w to angażować. Uważam je za bezsensowne i szkodliwe dla pacjentów. Raz zaproponowano mi setki tysięcy rupii za przeprowadzenie badań na 1000-osobowej grupie pacjentów, podkreślając, że wyniki mają być pozytywne. Nie chciałem uczestniczyć w oszustwie. Powiedziałem, że podam prawdziwe wyniki, dobre lub złe. To im nie odpowiadało, więc odmówiłem. Niech prowadzą badania u siebie. Robią z naszych pacjentów króliki doświadczalne. Odsuńcie się. Kto jest w domu? Przyprowadziłam gości. Pracował w fabryce. Tam poznał kogoś, od kogo pożyczył sporą sumę. Ale chłopak był dobry. Tak. Wygląda bardzo młodo. Ile miał lat? 19? 28. Proszę opowiedzieć o swoim synu. Został bez pracy, szukał już od pół roku. Wtedy znajomy poradził: powiem ci, jak zarobić. Pobierą ci krew i będziesz musiał połknąć pigułkę. Wykorzystali jego naiwność. Gdyby mi powiedział, zabroniłbym mu. Pracowałbym ciężej, żeby go utrzymać. Wiemy, jakie to niebezpieczne. W ilu badaniach wziął udział? Nie wiem. O wszystkim usłyszał pan dopiero od jego przyjaciół? Wie pan, co to były za badania? Nie. Tylko, że się zgłosił. Po wszystkim udał się do świątyni. Tam stracił przytomność. Poszedł tam, by się modlić, tymczasem musiała go zabrać karetka. Opowiedział mi o tym, ale ponieważ często zaglądał do kieliszka, sądziłem, że za dużo wypił. Oburzył się, nie byłem pijany, ale nie przyznał się, że uczestniczył w badaniach. Miesiąc później już nie żył. Wrócił dzień przed świętem latawców. Został w domu i położył się do łóżka. Całą noc kasłał i wymiotował. Rano nie miał już czym wymiotować, a wieczorem nie był nawet w stanie się odezwać. Natychmiast wezwałem rykszarza i zawiozłem go do szpitala. Lekarz powiedział, że to nic poważnego. Zrobili mu prześwietlenie i USG. Twierdzili, że nic nie wykazały. Podłączyli go do kroplówki. O drugiej nad ranem zesztywniał. Oczy wystąpiły mu z orbit. Z trudem oddychał, jego ciało było chłodne. Szybko wezwałem lekarza, sam próbowałem nim potrząsnąć, ale tylko otwierał i zamykał oczy. Zjawił się lekarz i spytał, kiedy zaczął się atak. Odparłem, że 10 minut temu. Podali synowi tlen, ale zrobił się całkiem zimny. Oni też przy tym byli. Lekarz podał przyczynę śmierci. Powiedział, że płyn z kroplówki dostał się do wątroby. Była obrzmiała? Rano zawiadomiliśmy krewnych i pochowaliśmy syna. Później jego przyjaciele pytali: czemu go pochowaliście? Uczestniczył w badaniach. Pozwijcie laboratorium. Ale nie znalazłem dokumentów. Kilka dni później, kiedy trochę się uspokoiliśmy, odwiedzili nas wykształceni krewni. W czajniku, gdzie trzymał papiery, znaleźliśmy dwa zdjęcia, formularz i przepustkę z nazwą laboratorium.
Badania prowadzono w ośrodku Lambda. Dlaczego nie zawiadomili państwo policji? Jak? Nie mieliśmy dowodów. Zresztą ludzie powiedzieliby, syn dopiero co umarł, a oni myślą o forsie. Chcę tylko sprawiedliwości. Odpowiedzialni za badania powinni nam powiedzieć prawdę. Laboratorium wie, że wasz syn nie żyje? Nie. Wciąż do niego dzwonią. Pytają, kiedy się zgłosi na badania. Wszyscy uczestnicy mają podobne objawy. Z oczu wypływa im śluz. Pojawiają się też drgawki. Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uczestnicy badań klinicznych mają prawo do pełnej informacji o tym, jaki preparat będzie na nich testowany. Przemysł farmaceutyczny ma własny protokół zatytułowany Dobra praktyka kliniczna. Mamy formularz zgody na udział w badaniach przełożony na 14 języków. Każdy uczestnik czyta go i podpisuje. Wie, że laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne. Dają nam formularz i każą go przeczytać w domu. Z chwilą, gdy kończymy przyjmowanie leków, nie odpowiadają już za nic. Nie przeczytałam całości umowy. Nie miałam czasu. Badania porównawcze na kobietach w wieku menopauzalnym. Pacjentki są zdrowe. Otrzymują 25-miligramową dawkę leku. Dr. Pankaj Kumar Jha, Sihayak Santok Dr. Niranj Limbaria ma kłopoty z odczytaniem. Słabo czytam. Potrafią czytać? Tak. Jeśli nie odczytujemy im tekst na głos, a oni podpisują formularz, to obowiązkowe. Nie można przeprowadzać badań klinicznych bez zgody zainteresowanego. Przepracowałem wiele lat w Anglii. Tam osoba odpowiedzialna za badania to nie to samo, co lekarz. Tutaj można łączyć te dwie funkcje. Nie ma niezależnych badaczy. Załóżmy, że zgłasza się do mnie pacjent z nadciśnieniem. Nie przychodzi z myślą o udziale w badaniu klinicznym, ale ja mówię mu, próbowaliśmy leku A, nie działa, lek B też nie skutkuje podobnie jak X czy Y, ale mam coś nowego, prosto z Holandii. Normalnie kosztowałoby 20 tysięcy euro, ale ja mogę dać go panu za darmo. Może wypróbujemy go na panu? Proszę zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie. Może wypróbujemy go na panu?
Pacjent naturalnie odpowiada, czemu nie? A wtedy lekarz stwierdza, w takim razie musi pan podpisać ten świstek. Nic takiego, zwykła formalność. Zgoda na wypróbowanie tego leku. Lekarz cały czas mówi o wypróbowaniu leku. Ani razu nie pada określenie badania kliniczne. Wyjaśnia, że musi złożyć formularz, by dostać darmową próbkę. Dlaczego pacjent podpisuje zgodę na udział w badaniach? Bo ufa lekarzowi. Komisje etyczne działające przy laboratoriach mają bronić praw uczestników badań klinicznych. Zwykle jednak nie są właściwie ukonstytuowane. W Ahmadabadzie w komisji zasiadają dr Karnani, nadzorujący badania, i farmakolog Warsha Patel. Jeśli dochodzi do naruszenia norm etycznych, cała odpowiedzialność spada na osobę prowadzącą badania, ponieważ to ona powinna dopilnować, by proces przebiegał z poszanowaniem praw uczestników. Laboratorium ma obowiązek dostarczyć ochotnikom kopię ich zgody na udział w badaniach. Pacjent podpisuje formularz i dokument zostaje u nas. Pan go przechowuje? Nie, przesyłam do firmy. Może pan wyjaśnić szerzej? Wszystkie formularze przesyłamy do firmy farmaceutycznej. Nie trzymamy dokumentacji. Przeprowadzamy badania kliniczne i na tym koniec. Śmiało, zapraszam. Tu przechowujemy pełną dokumentację. To bardzo ważne papiery. Dlatego szafy są ognioodporne. Nawet gdyby wybuchł pożar, dokumenty nie ucierpią. Są specjalnie zabezpieczone. Takie mamy przepisy. Ostatnio przepisy się zmieniły i teraz kontraktowe organizacje badawcze muszą uzyskać aprobatę władz. We wszystkich będą przeprowadzone szczegółowe kontrole i jeśli wykażą jakiekolwiek uchybienia, opinia publiczna zostanie o tym powiadomiona. Na stronie internetowej pojawi się stosowny komunikat. Oczywiście nikt nie chce takiej negatywnej reklamy. Tu warto jednak podkreślić, że choć nie wszystkie CRO są idealne, to wiele firm, chociażby nasza Kadila, nie obawia się kontroli rządowych. Naszym najlepszym kontrolerem są klienci. Jeśli uznają, że Kadila nie zaspokaja ich oczekiwań, nie będą nam dawać zleceń. Być może w wypadku Kadili to prawda. Jednak doświadczenia pacjentów świadczą o czymś innym. Oto sprawa, którą zajął się nawet parlament i rząd Indii. W sierpniu 2009 roku dziewczynce podano szczepionkę koncernu Wyeth, wykupionego później przez Pfizera. Badania kliniczne prowadziło GVK Biosciences, to samo laboratorium, w którym ochotnikiem był Surender z Hyderabadu. Nawet imię naszej córeczki było symboliczne. Nazwaliśmy ją Lakshmi, imieniem bogini pomyślności. Dziewczynkę skierowano do szpitala St. John's w Bangalurze, na południu Indii. Pediatra wraz z innymi lekarzami namówili rodzinę, by zgodziła się na udział niemowlęcia w badaniu klinicznym szczepionki pneumokokowej Prevenar 13.
Powiedziano nam, że dostanie lek, że szczepionka ani szczepienie nie będą nic kosztowały. Lekarze mówili, że to zagraniczna szczepionka, dobra dla dzieci, poprawia ich zdolności intelektualne. Zapewniali, że podali ją już 20 dzieci i żadnemu nic się nie stało. Rodzice są blisko spokrewnieni, więc u trójki ich dzieci występowały problemy zdrowotne. Po śmierci drugiego syna, który miał wadę serca, ich pierworodny znajduje się pod stałą opieką lekarzy. Najmłodszej Lakshmi nie należało w ogóle kierować na badania kliniczne. Zrekrutowano dziecko, choć cierpiało na choroby stanowiące przeciwwskazanie do badań tego typu. Szczepionki należy testować na zdrowych osobach, w tym wypadku na zdrowych niemowlętach. To dziecko nie powinno zostać wybrane. Lekarz wiedział o nas wszystko. Towarzyszył nam w dobrych i w złych chwilach. Leczył całą rodzinę. Jak mógł nam zrobić coś takiego? W całym cywilizowanym świecie obowiązują te same zasady. Badania kliniczne można prowadzić na dzieciach, które ukończyły 60 dni. Jedynie u nas, podkreślam, wyłącznie w Indiach, te granice obniżono do 42 dni. To znaczy, że można tu prowadzić badania na dzieciach znacznie młodszych niż w krajach zachodnich. Dlaczego więc komisja etyczna przy szpitalu w Bangalurze nie odrzuciła kandydatury Lakshmi? Z naszych informacji wynika, że w Indiach komisje składają się tylko z dwóch osób, przewodniczącego i sekretarza. Zapewniono nas jednak, że była też osoba odpowiedzialna za wybór kandydatów. Kiedy spytaliśmy o przewodniczącego, podano nazwisko osoby, która pełni tę funkcję obecnie, a nie wtedy, gdy w szpitalu zatwierdzono protokół badań klinicznych szczepionki pneumokokowej. Dopiero okrężną drogą udało nam się ustalić, że komisji przewodniczył sam dyrektor szpitala, co jest całkowicie niezgodne z prawem. Dlatego choćby trzymali się protokołu co do joty, to wszystko na nic, ponieważ komisja etyczna działała nielegalnie, a jej decyzje nie miały mocy prawnej. Koncern YF twierdzi, że przyczyną śmierci nie była szczepionka. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczynka w ogóle nie powinna jej dostać. 6 tygodni po pierwszym zastrzyku, kiedy Lakshmi podano trzecią dawkę, jej serce przestało bić. Co mam powiedzieć? Wszystko się skończyło. O 9 rano powiedziano mi, że dziecku nic nie jest. Pojechałem do domu na obiad. Kiedy wróciłem, już nie żyło. Zgasło życie. A wszystko przez zaniedbanie w spełnieniu powinności lekarskiej, bo tak należy zakwalifikować postępowanie szpitala i komisji etycznej. Trzeba znaleźć i wskazać winnych. Wyeth na pół roku zawiesił badania nad szczepionką. Sprawą małej Lakshmi zajął się indyjski rząd, który po raz pierwszy poważniej zainteresował się kwestią badań klinicznych. Sposób, w jaki prowadził dochodzenie, był jednak co najmniej zaskakujący. To skandal.
nie mieści mi się w głowie. Jak można prowadzić dochodzenie w takiej sprawie? Pamiętajmy, że nie chodzi o jakąś rutynową sprawę. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci, śmierci maleńkiego dziecka. A rząd nawet nie kontaktuje się z rodziną? I oni mają czelność nazwać to dochodzeniem? Jak sobie państwo z tym radzą? A co mamy robić? To lekarz. Przecież nie postawimy go przed sądem. Jesteśmy bezsilni. Gandhi, któremu Indie zawdzięczają niepodległość, był adwokatem. Zbudował państwo na fundamentach prawa i demokracji. Czy ofiary nadużyć i błędów laboratoriów mają jakiekolwiek szanse w sądzie? Jeśli zgłosi się do mnie ktoś i powie, chciałbym pozwać koncern farmaceutyczny, zapytam najpierw, czy ma pieniądze. Jeśli nie, w ogóle nie warto się tym zajmować. Musiałby co dzień stawiać się w sądzie. Koncerny farmaceutyczne mogą sobie pozwolić na wysyłanie pełnomocników. Powoda robotnika, nauczyciela, profesora nie stać na to, by przez 10-20 lat procesować się w sądzie pierwszej instancji. Potem 10 lat w sądzie wyższej instancji, wreszcie sprawa oprze się o Sąd Najwyższy, a on nie dożyje wyroku. Takie przeciąganie spraw sądowych nie ma nic wspólnego z autentyczną sprawiedliwością. Nikt nie postawi nas przed sądem, no to możemy być spokojni. Na Zachodzie ludzie się procesują. Nasi pacjenci mówią, lekarz chciał dobrze, nie róbmy mu kłopotów. Dla naukowców sama dobra wola to za mało. Profesor Shishu, pracownik Ośrodka Badań Farmaceutycznych w Ahmadabadzie, sceptycznie podchodzi do wniosków, jakie przesyłają laboratoria. Najczęściej powtarza się zdanie, skutki uboczne nie mają żadnego związku z lekiem. To przypadkowa zbieżność. Nie zgadzam się z tym. Moim zdaniem trzeba starannie odnotować najmniejszy drobiazg. Tymczasem laboratoria lekceważą tak poważne sprawy, jak zgon uczestnika badań. Mówią wtedy, zmarł na skutek własnych problemów zdrowotnych. To skandal. Taka postawa wszystkich powinna niepokoić. W ostatnich latach dużo produktów wycofano ze względu na nierzetelne badania. Na przykład cyklooksygenezę. Wycofano wszystkie opakowania, co do jednego, bo fatalnie działała na serce. Jak to się stało? Badacze nie wiedzieli, przeoczyli? Nie, po prostu zlekceważyli problem. To przypadkowa zbieżność. Dlaczego w niektórych raportach przemilcza się skutki uboczne preparatów? Niektórzy lekarze są znakomicie opłacani przez koncerny farmaceutyczne. Dlatego jeśli pacjenci źle reagują na kurację albo występują u nich niepożądane objawy, badacze pomijają te informacje. W raporcie zamieszczają tylko opis pozytywnych reakcji. To daje producentowi podstawę, by wypuścić lek na rynek. Nigdy nie zetknąłem się z taką sytuacją. Czytałem jednak, że jakaś indyjska firma farmaceutyczna wniosła do Urzędu Kontroli Leków skargę na laboratorium, które manipulowało wynikami badań.
Urząd zareagował błyskawicznie, zamykając laboratorium. To dobra reakcja. Zniechęć do takich praktyk i przyczyni się do tego, by laboratoria rzetelnie opracowywały wyniki badań. Pamiętam historię pewnego leku dla cukrzyków. Kilka miesięcy temu w Indiach i na całym świecie wprowadzono na rynek bardzo drogi zastrzyk, ponoć niezwykle skuteczny w leczeniu cukrzycy. Szybko jednak się okazało, że pacjenci skarżą się na bóle żołądka i gwałtowne wymioty. Pojawiały się też przypadki zapalenia trzustki. Diabetolodzy zmusili więc firmę do wycofania produktu. Rodzi się jednak pytanie, to po co były badania kliniczne? Przecież od razu widać, że nie przeprowadzono ich rzetelnie. Podam bardzo charakterystyczny przykład. Na rynku są dwa leki przeciwpsychotyczne. Jeden produkcji firmy Johnson & Johnson, drugi produkowano przez Eli Lilly. Johnson & Johnson zlecił 5 badań klinicznych. Wszystkie zgodnie potwierdziły, że produkt Johnsona przewyższa lek konkurencji. Taka była konkluzja tych badań. Żeby było zabawniej, koncern Eli Lilly równocześnie zamówił swoje badania kliniczne. 4/5 wykazało wyższość produktu Eli Lilly nad lekiem Johnsona. Moim zdaniem to znakomity przykład tego, co niektórzy nazywają manipulacja danymi. Jak to w ogóle możliwe? Czy firmy zagraniczne proponują panu podróże? Owszem. Powiedzmy sobie szczerze, to zjawisko będzie istniało, czy nam się to podoba, czy nie. Robi się wokół niego wiele szumu, ale tak przecież jest wszędzie. Chyba w środowisku lekarzy nie ma zgodności w tej kwestii. Można dyskutować, czy lekarzowi należy się taki urlop, ale zjawisko nie zniknie. A co pan o tym sądzi? Jeśli wyjazd zaproponuje mi uznana firma, czemu nie? W innym wypadku odmówiłbym. Spora grupa lekarzy ma powiązania z firmami farmaceutycznymi. Dostają od nich olbrzymie premie albo niezwykle kosztowne prezenty. Wielkie limuzyny, luksusowe mieszkania, zagraniczne wycieczki, czego dusza zapragnie. Pieniądze, które zagraniczne koncerny farmaceutyczne płacą lekarzom, to u nas bardzo poważny problem. Nie sam fakt, że lekarze je przyjmują, tylko to, że prawo nie każe im zgłaszać konfliktu interesów. Czy badania kliniczne prowadzone w ten sposób gwarantują, że na rynek będą trafiać bezpieczne leki? W ciągu ostatnich 10 lat 80% leków dopuszczonych na rynek amerykański wywoływało skutki uboczne, których nie wykazano podczas badań klinicznych. To najlepszy dowód, że system jest chory. Naturalnie trzeba się liczyć z tym, że laboratoria zawsze nieco poprawiają dane, ale problem tkwi gdzie indziej. Sądzę, że badania powinno się prowadzić na liczniejszej grupie ochotników. Kiedy nowy lek wreszcie trafi do aptek, rozpoczyna się czwarta faza badań, pozwalająca odkryć nowe skutki uboczne. Choć instytucje i urzędy państwowe podkreślają, że czwartą fazę badań należy traktować poważnie, same tego nie egzekwują.
Musi upłynąć kilka lat i kilku pacjentów musi umrzeć, żeby się obudziły z krzykiem "trzeba coś zrobić". Nie wiemy, czy lek nie jest szkodliwy, bo nie otrzymujemy informacji od producenta. Dostał zgodę, wprowadził produkt na rynek, a wyniki interpretuje, jak mu się żywnie podoba. Firmy milczą. Wiedzą, że zanim sprawa ujrzy światło dzienne, one już wystarczająco dużo zarobią na swoim produkcie, który przecież otrzymał pozytywną opinię. Badania kliniczne odbywają się pod okiem najbardziej doświadczonych lekarzy, wykładowców uczelni medycznych, osób cieszących się powszechnym szacunkiem w swoim mieście, regionie, kraju. Nikt nie odważy się postawić ważnym lekarzom, wysoko postawionym figurom ani koncernom farmaceutycznym. Możemy tylko pomarzyć o zmianie systemu. Coś Państwu powiem. Nauka to podstawa, a Cadila zawsze będzie wspierała rzetelną, przydatną i powszechnie dostępną naukę. Nasza firma zawsze będzie postępowała zgodnie z zasadami etycznymi. To wystarczy, by przynosiła dobre owoce. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak zła nauka. Człowiek może wykorzystywać ją do złych celów, ale ona sama zawsze będzie dobra. Amerykańskie i europejskie instytucje podważyły wiarygodność tylko niektórych badań klinicznych prowadzonych w Indiach. Brytyjski Medical Journal proponuje utworzenie niezależnej instytucji międzynarodowej, która zlecałaby i nadzorowała testy. W ten sposób laboratoria nie byłyby już zależne od koncernów farmaceutycznych, co zapewniłoby większą przejrzystość i wiarygodność badań klinicznych.